Dobra, no, witam. Witam. Ja no, zmęczony na treningu byłem, człowieku. No tak, Luki, no, byliśmy. Trening to jest z historyjki, nie no, prawdziwy trening. No i znowu czapa, bo się nad nie byłem po tym treningu. O, dokończyłem obraz, znaczy nie dokończyłem, zrobiłem trochę. Nie no, to jest ten stary. K***a, patrz to, porównaj to do tego. Pa. Robiłem to bez linijki, robiłem to z kartonem, więc jeszcze jest, to jest trochę krzywo, ale jest dużo do poprawy. Fajny, nie? To nie fake, widać farbę. To nie jest fake, mogę to sprzedać komuś jak ktoś chce, 1000 zł. 1000 zł tylko za taki obraz. A właśnie, widziałem, chyba jest nowy TikTok. Cztery zostały nowe wrzucone, tak? Przestańcie, proszę. Niedługo fanarcik anime z wami. Nie no, kurwa. Dobra, kto to robi? To nie mam co skomentować. Już teraz, nie wiem, dłuższe te historie się robią. Co to jest? Kaczyńskiego puścił nerwy? O! Dlaczego pan niszczy premię? Dlaczego pan niszczy? Dlaczego pan niszczy wieniec? Dlaczego pan niszczy? To nie jest pańska własność. To nie jest twoje. Niszczy wieniec! Niszczy wieniec! Niszczy wieniec! To jest przestępca, niszczy wieniec! 162. miesięcznica smoleńska. Zgłaszam popełnienie wykroczenia. Ukradł wieniec. Nie, nie, spokojnie. Nie będę spokojny, bo ten pan jest A co tam było napisane? Tu widać? O, pamięci ofiar Lecha Kaczyńskiego, tak? Który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywaj w pokoju. Spoczywajcie w pokoju. Panie policjancie! Proszę reagować, to jest przestępstwo. A, cały rozpier... Zniszczył ten człowiek. To jest przestępca, macie działać, policjanci. Brata zabiłeś, teraz ja pierdolę. Jak... Kurwa, co oni gadają tam? Nie jestem zapisem, ale to jest trochę dziwne, co oni... Zabijesz brata? Że niby katastrofa smoleńska to zwina tamtego? Nie wiem, dziwne trochę. Ale na debatę nie przyszedł. Super Express na miniaturkę na YouTube. A, widziałem to, no i tak się zastanawiałem, że kurwa... Tak Einstein wygląda. Kurwa. Tak Einstein. Dobra, zaczniemy gotowanie. Dobra, mam nadzieję, że to będzie dobre, bo nic nie jadłem dzisiaj, jestem głodny. Tak się prezentuje w filmie poglądowym. Pik, telefon. Banana nie kupiłem, bez przesady, już banana nie daję. No Boże, to zjem. No i dżem jeszcze na dobitkę. Kurwa, wygląda. No, to będzie mój obiad dzisiaj. Wszystko działa? Słychać mnie? Halo? Dobra, no w sumie idziemy na razie tylko przygotować przyprawy na kuczaka. Co ten dziad tu robi ciągle? Wszystkie te masy są tutaj. Tak się nie zepsuły, a w sumie nie powinny. Kurczak. Kurwa, to jest osa? Co tu osa robi? Odkurzasz? No to jest ten za... Ile? Za 3000 chyba? Dyson. Pierwszy krok. Dwie kostki czosnku. Nie wiem co to kurwa są kostki czosnku. Mam zwykły czosnek. Musi wystarczyć. Jedna łyżeczka cynamonu. Dwie kostki czosnku. Trzy łyżeczki pieprzu. I to tyle. Dobra, dwie kostki czosnku. Ile to jest w gramach? Gdzie był? Dobra, kurwa już na pewno tyle. Dobra, co tam było dalej? Cynamon. Nie wiem jak to ma się komponować. Czosnek z cynamonem? Ile tam było? Jedna łyżeczka? Jedna chyba, z tego co pamiętam. Co pamiętam. Trzy łyżki pieprzu. Też trzeba na oko dać, bo nie mam sypanego. Dobra.
Ten pierwszy może zabije smak tego wszystkiego, więc bo trochę musi być. Dobra, nie, nie ma chuja, to będzie dobry. Dobra, ile zjem? Tak z 3 pałki może zjem? A jest, papryczka, no. Jedna łyżeczka papryki. Masz rację, kolego. Tylko ostra czy słodka? Dam taką i taką. Dobra, na oko. No i mieszamy. Kurwa, obrzydliwe. Dobra, i co? To tyle chyba. I teraz czekamy pół godziny, tak? Najgorsza faza, bo już wygląda smacznie. Już bym to gotował, najchętniej. Nie trzeba być mięsa. Dobra, wracam. W ogóle jest jakiś bunt minecraftowy teraz. Ja tak chyba wiem, o co chodzi. Buntują się kidosy. Temu, bo jest znowu głosowanie na moba. Jak co roku można robić głosowanie na moba. I są 3 do wyboru. I tylko jednego wrzucają do gry, mimo że wszystkie 3 są zajebiste zazwyczaj. Potem zapominają o tych starych mobach. Więc się buntują. Jest petycja, podpisałem nawet, czekaj. Ma 300 tysięcy głosów. No dobrze, te chłopy kurwa z tym Mojangiem naprawdę nic nie robią. Jednego moba dodają co roku. Yo, what's up, bro? O, siema. Yo, what's up, bro? Znowu to ty. Dobra, błagam was, chłopaki. Chcę z jabłkiem zrobić noski. To moje wszystkie życzenia. Kurwa, kiedy to było? No kurwa! Znowu Dawidza, kurwa! Jabłek, eskimowski, noski, błagam. Noski z jabłkiem? Noski, kurwa, tutaj, noski, kurwa. Nie mogę, nie? Dziękuję. Poznajcie tą panią. Powiedz mi, ile powinien zarabiać według ciebie facet? 30-40 minimum. Czemu ludzi tak zabolała dupa? Myślę, że ludzie są po prostu zazdrośni. Ogólnie myślę, że nasze społeczeństwo jest mało ambitne. Ludzie nie mają żadnych ambicji, pracują po 8 godzin, zarabiają pewnie ze 3,5 tysiąca i się zarabia za biurkiem. No to jest totalny brak szacunku do siebie. Czyli nie popierasz takiej pracy 8 godzin typowo przed biurkiem? No nie, no ja się szanuję i się nie zgadzam na taki wyzysk. Czy przejęłaś się hejtami pod filmem? Nie, zupełnie nie. Raczej miałam bekę. Pisali jacyś panowie do ciebie o spotkanie lub coś podobnego? Jakieś propozycje randek? To jest trolling, spokojnie, to jest trolling. Jak była jakaś randka? Bo tam mówiłaś, że 20 tysięcy dolarów, BMW, ktoś się zgłosił. No nie, nikt nie był w stanie mi tyle zaoferować. Takie już pytanie z innej beczki. Ostatnio w Warszawie była godzina W. Do jakiego wydarzenia nawiązywała? 1 sierpnia, 44. Okej. Okay. O kurwa! Nic się nie stało? Nie. Jak to się wywróciło? Zmarynował się? Zmarynował się. Wygląda dobrze. Dobra, kolejnym krokiem jest olej. Mam oliwę. Też będzie dobra chyba. Dobra. Oliwa. No sporo chyba trzeba dać. Jak to ma się tłuczyć potem wszystko? Dobra, jadymy. 3 minuty z każdej strony. Jest 17.23. Tak kurwa, zimno jak się... Nie słyszysz? Dymi się już. Ty strzela jebany. Dymi się z każdej strony, potem dajemy... A, dajemy cebulę. Kurwa, nie mam cebuli. To będzie moja deska, no nie mam innej. Troszkę papryki. Ale jakoś niedużo. Nie jestem fanem papryki. Na tyle? A, będzie git. Dobra, kostkę. Ty no... Dobrze wygląda. Nawet nie pachnie tak źle, cynamonem daje. Dobra, git, tyle starszy. A kurwa! To mi poparzyła szmat, co tak strzela? Nie, to nie wiem, Luke ten klapsa dał. Co? Nie. To do farby jest, no. Wylewałem farbę z tych malunków wszystkich do kibla i się ujebał troszkę. Dobra, jest. Mieszanka papryki z pomidorkiem. To zaraz wyląduje na patelni. Dwa pomidory aż? Ale w sumie, skoro tak jest w przepisie. Dobra, poszatkuję to tylko. Nie mam, to nie wywrzucić teraz. To nie wybuchnie, jak to wrzucę? To jest chyba od chuja wody w takim pomidorze na przykład.
Spokojnie, nie spalił się, dobry jest. Dajemy nasze dodatki. Za całe pomidory i troszkę papryki. No jak teraz, nie ma tragedii, no. Kurczak z pomidorem. Nic tam sobie nie ma. Jeden banan, tego nie mam. Dlaczego cebuli nie kupiłem? Jedna łyżka dżemu. Dżem mam inny, jest truskawkowy. Dobra, tutaj. A, taka porządna. 200 ml wody. Ja pierdolę. Nie, niech to się najpierw wymiesza wszystko. Dam tyle. Jak dam... A, nic nie stanie. Dam jeszcze trochę. Ja pierdolę. Ja się odbiła. No kurwa, statyw chwyciłem i... A pierdolę. Gdzie ona szybko się rozbiła? Jeszcze kopnąłem ją w locie nogą, żeby zasekurować upadek. Trzeba to wszystko ogarnąć. Ty, ale tak się łatwo rozbiła. No teraz już ją kopnąłem na drugi koniec kuchni, ale... Dobra, mam. Po streamie ogarnę. Dobra, nie ma żadnych małych kawałeczków? Chyba nie, dobra. Nie, no nie ma. To są okruchy, to są, patrz. Nie, szkło. Jakiś okruch. No ale wracajmy, tak, do naszego dania. Ja właśnie szklankę. Oj. Oj, główny komponent się teraz wpierdala. Kurwa, sam kurczak może nie być taki zły, tak szczerze. Bo w sumie tam nic nie ma takiego. A już kolorów nabiera. Czekaj, zapalę światło. Uch, ale daje czekoladą, ty. Taka gorąca czekolada, no. Jakiś skupka taką pił. Dusimy 10 minut, często mieszając. Nie mamy przykrywki chyba, więc muszę... Taki manewr chyba zastosować. No, nie, ma, nie, nie mam jak, no. Albo do garnka muszę przelać, no nie wiem. Nie wiem. No ale co to może być niedobrego, tak szczerze? Czekolada, papryka, pomidor, kurczak z przyprawami. Więcej nic tu nie ma. Wszystko elegancko wygląda. A, dusimy go dalej. Może troszkę to ogarnę, bo tak czysto w tej kuchni, zanim tu syf zrobiłem. Uś tam. Ja pierdolę, no. Co za debil położył dwa opakowania tak, a trzecie tak. Cały czosnek poleciał. Ale przyjemny dotyk jest czosnek. Zobaczmy, jak to wygląda. Uch. Jak w przepisie. Idealnie. Teraz to musi się zredukować. Teraz to się musi zredukować tylko. A nie wiem, jak to się powinno jeść. Chciałem wypić ten sos potem, czy... To w sumie jest głównie sos. Nie ma chujesz, że to piję. Tylko kurczaka spróbuję. Dobra, pato, gościu. Widzisz ten laser? O, widać, cały czosnek mi się jeszcze jebnął, patrz. Dobra, nie, czekaj, może nie tak, może... Może kurwa zdejmę ten, tę końcówkę. Dole. To jest mi odkurza, co nie umie wstał w powietrzu przez chwilę postać. A wkurzacz jest pełny? Nie, bo wyjebałem na podłogę połowę zawartości. Jak mi spadł. No dobra, jest pełny jednak, trzeba go opróżnić.
Zapiczy. Ty! Patelnia się wyłączyła, czemu? Kurwa, czemu tak kapie? Ty, to chyba gotowe już. Tu tak. Tu tak. A, redukujemy sos. Ryżu nie mam. Nie będę robił. Kosztuje samego tego. Ale jak się otwiera tego odkurzacza, żeby go opróżnić? Ma coś takiego? Dysona? Gdzie jakoś robi? Nie, ja go zrzuciłem na ziemię, to się otworzył, ale... Ej! Kurwa! Dobra, jebać, to potem to ogarnę, no. Ej, no nie wiem jak to otworzyć, nie mam pojęcia. A, ty! To się nie wysypie, nie? Z której strony? Nie, no nie ma opcji, jeśli... No nie jebnie chyba. Dobra. Chyba tak? Jakbym teraz odpalił. Co to? Dobra, jest. Idzie. Dobra, nie muszę całego, tak to żeby miejsce było na to szkło. Kurwa, co to takie skomplikowane? Co to robi? Jak to zamknąć teraz? Jakie kurwa szkło? Co ty wciągasz do mojego odkurzacza? No małe okruszki. Większe pozbierały, spokojnie. Żeby ci nie uszkodził odkurzacza. No szklanka pękła, no. Tak nówka sztuka, nic się nie stało. Dobrze, nie widział jak upadł, kurwa. I jeszcze chwilę bym mu dał, bo dużo jest tej wody jeszcze. A teraz to chyba powinien być taki kremowy sos. W sumie nie wiem, czy dobrym pomysłem nie byłoby dodanie mleka do tego. Chodzi mi o to, żeby zagęścić sos troszkę. No, szutamy po sobie. Z tym laserkiem się jakbym grał w takim... To co budynek kiedyś napierdalał. Ten pary włos symulator. Chyba gotowe, no. Lepiej nie będzie. Dobra, to dawaj, kręć teraz. Oficjalnie zakręcenie. Jeden dodatkowy składnik. Uwaga. Dobra, nie, to jest ustawione. Ja nie wiem, czy ja mam to mleko. Nie, to jest świeże mleko akurat. Tak? Kupiłeś? Kupiłem u góry. Które, te? Kurwa, co ty robisz? Czemu już wszystko spada w tej kuchni? Szafa Dracula. Dobra, nie wyjeżdżę z mleko. Mogę trochę dodać. No patrz, no to straci kolor. Już nie wygląda jak gorzka czekoladka jak myśla. No patrz. Dobra, git. Tyle, tak? Nie daję więcej, bo zepsuję jeszcze. Kurde, mogę spytać bez wysadkiego, co ci przytałem. Chcę spróbować. To sobie są trzy pałki. No co, pałeczka. Na środek dajemy. Już ready? No już wykładam, spokojnie. To jest trzeba jakoś... Co sobie gotuję? Gdzie te paluchy? Dobra, jesteście pojebani. Na tym czasie. Ja mam to zjeść, kurwa. No tak, to. Dawaj wysockiego. Wego tam zapukaj mu. Nie chcę? Wygląda na to. Zabijamy we dwójkę. We dwójkę. Ja pierdolę. No tak MasterChefy robili. Pierdolę. No kurwa, nie przesadzaj. No, to już mam. Pierdolę. Dobra, środek. Prezentuje się. Ugotował się chyba. Słuchaj, tam się kisił 30 minut, więc powinien się ugotować. Tak. Kurwa, co? No nie wie to kurwa. Czekoladą daje. Weź sosiku to nabierz, nie? No nabrałem, nabrałem. Co za sosik? Czekoladowy. Oprócz mleka. Czekolada, pomidory, papryka. Dobra, taki kawałek, nie większy. Dobra, no. No kurwa, taki duży. No, tak mi się ukroiło. Nie będę go karmił, kurwa, już popierdoleńcy. Na cztery. Trzy, cztery. Kurwa.
Nie ma chuja. Kurwa, gorzki, nie? Na początku nie było takie złe. Który był mój? A który był twój? Ten na prawo był twój, tak? Nie wiem. No najwyżej po tobie zjemy. Może faktycznie wina tego, że bananów nie ma w środku. No spróbuj, no. Dobra, no spróbuj. Ja zjadłem ten kawałek. Nie, nie ma, jest takie złe, no. Nie ma chuja. Nie przełknę, nie przełknę. Obrzydliwe. No co, no? Nie polecam tego przepisu. Widelcem go. Zjebany oszust. Nie wierzę, kurwa, że... To jest jego najlepszy film. Nie wierzę, że jakaś matka wpadła na pomysł, że dzisiaj ugotuje synkowi, kurwa, kurczaka w czekoladzie. Idealnie łączy się z sałatką polsko-hawajską. Polecam. Widzisz? Nie zna prawdziwego kina ten, kto nigdy nie obejrzał przepisu na kurczaka w czekoladzie. Dobra, nie wiem, no. Nie róbcie tego. Biorę to mleko całe. Dobra, no. Potem ci odkupię, jak potrzebujesz. Musimy razem pójść, nie? Do sklepu. Przypominam, za 1000 zł mogę sprzedać ten obraz, jak ktoś by chciał. Nie ma żadnej sceny intymnej. Fanart do czytania fanfika. Czy kurczak w czekoladzie jest nawiązaniem do czekoladowych oczu Lukiego? Fajnie, że gotujesz obiad dla swojego chłopaka, owo. To idzie za daleko. Nie wiem, czy to jest przepis dla mnie. Bo ja bym po prostu to dobrze zrobił, było dobre pewnie, no. Zamysł tej serii jest tak, żeby robić te właśnie dziwne przepisy, żeby może coś odkryć dobrego. To jest, ten przepis jest skomplikowany. No właśnie. A na końcu sobie wygląda podobnie. A jakie pycha. Ale dobre. Możemy ten bigos ugotować. Ta, na pewno, debilu. To nie, no. Możemy spać razem jak chcesz. Nie jak możemy. Jak bardzo, powiedziałem. No, ale u mnie, bo tu na tym materacu się nie zmieścimy, zgodził się. Później go zruchał. Kurwa, co? Nie, dobra, to dodał ktoś, to nie jest oficjalnie. Przebiorę się, podszedłem. Jakim chujem ktoś tak trafił. Zacząłem szukać piżamy. A potem złapał mnie za kolano i poszliśmy w ślinę. Dobra, jestem zrulować. Patryk, fajna piżama, uśmiechnął się. Hech, dzięki, krótki rękawek oraz spodenki piżamy miałem w kotki, którą dostałem na święta od majteczki jakie? Luki włączył LED na kolor ciemny fioletowy. Dobra, młode, szykuj się, powiedział sprzed materaca. Na co? Zapytałem, wyłączając telefon i spoglądając na niego. Zanim się na niego spojrzałem, ten na mnie skoczył, przygniatając mnie swoim ciałem. Chociaż chłopak nie ważył dużo, to i tak dało się to poczuć, ten ciężar. Ciemnooki zaczął się śmiać na cały głos, rozbawiając przy tym mnie. Kończę zapasy tylko. Swoje ciało, aby ten zsunął się na bok, co podziałało. Braterskie zapasy. Próbowałem zasnąć, ale poczułem rękę wzdłuż mojego brzucha aż na talii. Mimowolnie się uśmiechnąłem, czując motylki w brzuchu. Cudowne uczucie. Co robisz? Spytałem dalej się uśmiechając. Przytulam się do kotka. Słychać było, że mówił już przez sen. Cicho się zaśmiałem i obróciłem się w jego stronę, również go przytulając, a ten tylko lekko wzmocnił uścisk i tak wspólnie zasnęliśmy, przed tym wyłączając ledy. Niesamowite jest to, że nie, ma 25 lat i boi się spać sam po strasznym filmie. W sumie też lepszy nie jestem. Dobra, nic się nie stało, dobrze. Patrzyliśmy sobie w oczy najgłębiej jak się da, a jego usta zachęcały mnie jeszcze bardziej. Ale wiedziałem, że nie mogę. Widzisz, tego robić. Nie może. Dobra, kiedy się tam dymać? Szukania apteczki. Ty podchodzę, już trwałem 10 odcinków. Mam gumki. Najwyższa pora. Cześć, kochanie. Co tam? Wstałem z krzesła i zacząłem sprzątać apteczkę. Cześć, skarbek. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Brzmiała, jakby płakała. Co się stało? Zapytałem. Uznałam, że muszę ci to w końcu powiedzieć, bo sumienie by mnie zżarło. Wzięła głęboki wdech i zaczęła mówić. Poznałam kogoś. Ma na imię Łukasz. Jest w stanie zapewnić mi to, co ty nie zapewniłeś mi. Chciałam z tobą zerwać w zgodzie. Wiem, że będziesz teraz na mnie zły za to. Też bym była, ale nie dam rady być z kimś w związku na odległość, szczególnie taką dużą i długą. Klaudia. Ona. Wziął wdech, ona ze mną zerwała. Zbliżył się do mnie i oparł się swoją głową o moje ramię mocniej, płacząc. Nie płacz. Będzie dobrze, wszystko się ułoży,
Przytuliłem go i zacząłem go jakoś pocieszać, ale nie byłem w tym najlepszy. Moja szansa? Bo jak tu się nic nie stanie, to nie wiem. Wtuleni. Zaczęliśmy się całować, rozbierać i obmacywać. Na chuj dajesz takie... Wyciągnął swojego penisa, penetrując mnie w głąb. Niesmaczny, filer jak coś. Zauważyłem gołego Gorzałsona. W naszym salonie, który opierdalał koguta Marianowi stojącemu na drabinie, byłem w totalnym szoku, lecz skorzystałem z okazji i dołączyłem się do chłopaków. Czym prędzej ściągnąłem spodnie i zacząłem zapinać gorzelana w jego odbyt. Szybko poszło. Zestresowany podbiegłem do kuchni zrobić co miałem zrobić. Zalałem napój i wróciłem do bruneta, który w tym czasie stał oparty o poręcz na korytarzu. Przecież nie mogę mu powiedzieć, że jestem gejem, że się w nim zakochałem. To jest chore, w chuj chore, co mam teraz zrobić? Okryłem nas kołdrą i przytuliłem się do niego szepcząc dobranoc. Słonko popatrzyłem ostatni raz na jego śpiącą twarz. Wyglądał tak spokojnie i słodko, ale niedługo po tym zasnąłem. Pow. Luki, ja tylko udawałem zmęczonego. Gdy położyłem się na łóżku młodego, on robił coś jeszcze w pokoju. Nie minęła chwila, a położył się obok mnie, zdjął mi okulary i przytulił mnie. Słyszałem, jak szepcze dobranoc, słonko. Myślałem, nie, no dobra. Wtedy serce wyskoczy mi z klatki piersi. To jest kanon? Powstrzymywałem uśmiech, bo czułem jego spojrzenie na swojej twarzy. Był tak słodki, kiedy leżał. A jego dobra, pojedyncze blond kosmyki bezwładnie spadały na jego twarz. Nie wiem, czy damy radę do końca, bo słuchać. Słodziutki. Się kurwa rozkręca, niebezpieczny. W fakcie przez głowę przeszła mi myśl, aby go pocałować, lecz w porę się opamiętałem, bo mógłby się wtedy obudzić. Wróciłem do blondyna, ale ten zniknął za rogiem. Bruneta, blondyna, okularnika, wiśniaka. Przekręcanie się zamka. Patryk zrobił mi kamszota na twarz. Jego sperma była bardzo ciepła i przyjemna. Definitywnie jesteś psychiczny. Jak chuj. Jak chuj. Gdy jest obok Luki, widać u ciebie uśmiech od ucha do ucha. Stwierdziłem, chłopak zamyślił się na chwilę, nic nie mówiąc. Ale bym jej pożądał! Dobra, koniec. Halt. Pow. Halt, halt, halt! Wieczór, wróciliśmy już do domu. Nie no, koniec! A, nie wiem, co myślisz, kurwa, o tym wszystkim. Solsty będą w czwartek wieczorem, znaczy w nocy. To zapraszam do Patryka. Dobra, pa, pa! Enku.